Proszę bardzo, pytanie. Chciałem zapytać właśnie, jak to się stało, że doszło do tej ratyfikacji tego traktatu lizbońskiego? Bo to jest to samo, co oddalibyśmy się w ręce tych samych korporacji, co była pierwsza II wojna światowa. No oni przecież. Pierwsze tworzenie Unii Europejskiej to są nazistowskie korzenie. Pan Feinstein. No to samo podpisaliśmy traktat lizboński, że jest oddanie się ich pod ich wiernych panów. No to jest tak. Chciałbym pamiętać, jak powstała III Rzeczpospolita. To wszystko był bardzo staranny manewr pana generała Kiszczaka, któremu zresztą składam wyrazy uznania. To był genialny manewr, oparty o zasadę znane z książki księcia Tomasza di Lampedusa, która brzmi: bardzo wiele musi się zmienić, żeby wszystko stało tak, jak było. To ten manewr. I zamiast Moskwie zaczęto służyć Brukseli. I tam się buduje ten eurosocjalizm. I to już było postanowione wtedy. Przy okrągłym stole właśnie w Magdalence zapadła decyzja, że będziemy budowali eurosocjalizm, a prawica nigdy nie dopuszczana do władzy. Bo taka decyzja już wtedy. I oni się podzielili, wie pan, jest taka zabawa w dobrego źródło gliny, nie? Bo tak samo się dzielą na Kaczyński, Tusk, prawda, jeden za, drugi przeciw, ale obydwaj potem głosują za, prawda, jak przyjdzie do czego. Przecież czym się różni PO od PiS-u? Tym, że PO nie jest liberalna, a PiS nie dba o suwerenność, prawda? PiS głosował za traktatem lizbońskim. Pan Ziobro również głosował za traktat lizboński, oczywiście. A jakże? Prawda? To oni tylko tak mówią, że oni nas bronią. To święty pamięci Lech Kaczyński podpisał go bez niczego. Prawda? To wszystko już ustalone z góry. No właśnie pierwszą i drugą wojnę te same kartery wywołały, to teraz podpisaliśmy traktat lizboński. Teraz nam grozi. Wiesz, władzę, teraz oni mają nad nami. Już teraz nie mamy swojej konstytucji, nie mamy oczywiście, no oczywiście, że nie jesteśmy. Oni się nawet nie pofatygowali, żeby swoim niewolnikom powiedzieć, że już nie są suwerennym państwem, no bo żaden władca nie musi niewolnikom mówić, że już nie jest suwerenny, że jest lennikiem innego suwerena, prawda? Po co niewolnik ma stracić odrobinę czasu dla swojego władcy, prawda? Ale tylko od czasu mówią, że Unia nam na to nie pozwala. A potem jesteśmy suwerenni, oczywiście, tylko Unia nam nie pozwala. Otóż to oczywiście jest nonsens. Nie jesteśmy suwerenni i proszę pana, w tej chwili grozi nam wojna i to jest bardzo ważna sprawa, którą wszędzie upowszechniam. Już państwo zdali sobie z tego sprawę, co nam naprawdę grozi. Otóż wspomniany przez pana wybitny socjalista towarzysz Adolf Hitler doprowadził Niemcy przez budowę autostrad, tak samo jak Unia Europejska, prawda, i dalej, doprowadził do ruiny gospodarczej. Niemcy były w takiej stanie katastrofy, że 1 stycznia 1940 roku Hitler musiałby ogłosić niewypłacalność III Rzeszy. Więc musiał powiedzieć wojnę wszystko jedno komu, bo podczas wojny długów się nie spłaca. A jak się wojnę wygra, to się spłaci ze zdobyczy, a jak się przegra, to już wszystko jedno. Otóż, proszę państwa, w tej chwili jest dokładnie taka sama sytuacja. Czy państwo pamiętacie może, jak wrócił z Brukseli pan Jacek Rostowski, wtedy minister, pamiętacie państwo, w listopadzie 2011 roku i powiedział, że grozi nam wojna. Pamiętacie? Już nikt nie pamięta, bo niestety, tak? To proszę zajrzeć do internetu i sobie sprawdzić. I ja wtedy zareagowałem natychmiast. Aha, czyli usłyszał, że różni bankierzy i politycy mówią, jest bankructwo, jest nieuniknione, trzeba zrobić wojnę, żeby ukryć bankructwo. I pan Rostowski udzielił wywiadu do Frankfurter Allgemeine Zeitung, każdy może go znaleźć w internecie, ten to potem potwierdził. Tak, rzeczywiście, w Europie uważa się, że klęska jest nieuchronna i najlepszym wyjściem jest zrobienie wojny. To, co się dzieje wokół Ukrainy, to jest na siłę próba zrobienia wojny. Na siłę, wszelkimi sposobami zrobić wojnę, żeby i Stany Zjednoczone, i wszystkie kraje Unii Europejskiej są bankrutami, prawda? Przyznacie stan zadłużenia, prawda, w tych krajach. I oni chcą wywołać za wszelką cenę wojnę, żeby ukryć katastrofę gospodarczą. I to jest bardzo niepokojąca sytuacja. Ja chciałem spytać się tak sprawę. Wszyscy chwaliliśmy Wałęsę, ale nikt nie sprawdził, kim on jest. Jak on wychował dzieci, tak jak teraz. Za córkę 85 tysięcy zapłacił,
co wyrabia. Miał syna nieślubnego, nie opiekował się nim. Pastuch go pilnował, tego dzieciaka. Dzieciak się utopił. To on nawet na ten, na pomnik, na sumienkę, na ubranie nie da, tylko wieś się składała. I on za to elementów nie płacił nic i wszyscy się śmiejemy, co robi się. I to, co robi się teraz, nie wiadomo, kto w Wałęsę finansował, tak jak Hitlera, to Dziadek Bush sfinansował do 150 milionów dolarów na rozpoczęcie wojny. A u nas cieszymy się Wałęsą, który nic nie robi, tylko zniszczył nas. Historia pana Wałęsy jest skomplikowana. Pan Wałęsa był po prostu agentem, któremu udało się wziąć władzę. Tam mieli swoich kilku agentów, czy kilkunastu, no i celem było, żeby któryś z nich został przywódcą tego ruchu i im się udało. Pan Wałęsa to jest bardzo skomplikowany przypadek, bo to rzeczywiście jest chłopek roztropek, prawda, nie ma jak szczególnego wykształcenia. On ma kilka zalet, muszę panu powiedzieć. On błyskawicznie wyczuwa, kto jest za nim, a kto przeciwko niemu. To jest bardzo ważna umiejętność. On to robi. I on ma zdolność robienia rzeczy niekonwencjonalnych. Na przykład nie wiem, czy pan wie, że Wałęsa kiedyś upił prezydenta Rosji Jelcyna i wziął od niego na piśmie zgodę na wystąpienie Polski z Układu Warszawskiego. Także ten człowiek ma tam pewne zalety, co by nie powiedzieć, wie pan, ale no powiedzmy jasno, na prezydenta kraju się nie wydaje, prawda? To jest jasne. Ale naprawdę przecież nie jest Wałęsa, tylko na przykład to, co on robił lub nie robił, to przecież za niego działa jego oficer prowadzący, czyli pan Wachowski, prawda? No bo to przecież to on był jego oficerem prowadzącym, biegający w charakterze szofera. Panie prezesie, ja chciałem zapytać, mówił pan od jakiegoś czasu, że chciałbym być w Parlamencie Europejskim i pańscy ludzie z Kongresu Nowej Prawicy, żeby za pieniądze Parlamentu Europejskiego walczyć z Unią Europejską. Ja chciałem zapytać, jakie pan na to ma pomysły i jakie metody pan przewiduje? Znaczy tak, jak już mówiłem w trakcie przemówienia, że bardzo ważną bronią jest śmiech, bo to jest tak śmieszne, że obsiewanie to jest nowe. Niech pan zwróci uwagę na to, co robił UKIP, czyli Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa. Oni mieli parę procent poparcia, a w wyniku tego, co oni robili przez te 5 lat, to teraz są na czele sondażów wyborczych. Prawda? Także to będziemy robili, ale to nie potrwa 5 lat, to się rozpadnie wcześniej. Natomiast oprócz tego będziemy robili rzeczy serio. Na przykład 1 stycznia ma być powołana prokuratura europejska. Powinna być zrobiona 5 lat temu, ale ci złodzieje oczywiście opóźniali jak mogli stworzenie prokuratury. I oczywiście będziemy składali donosy do prokuratury europejskiej na te wszystkie malwersacje, o których mówiłem, prawda? Domagając się wszczęcia śledztwa w tych sprawach. Są gigantyczne pieniądze, naprawdę gigantyczne. Chciałem najpierw poruszyć sprawę Chin. Chciałem tylko ad vocem dodać, że w tym momencie na rynku mieszkaniówki rośnie bańka, która jest około 5 razy większa niż w Stanach Zjednoczonych. A moje pytanie może nie jest związane z pana wystąpieniem, ale powiedział pan w wystąpieniu, że nie ma niczego debila, debil z tytułem profesora. I stąd moje pytanie do ostatniej pana debaty, a mianowicie wypowiedzi pani, właśnie chciałem wypowiedź, według pana jest bardziej trafna, czyli wypowiedź pani profesor Moniki Płatek, że w rodzinach, raczej w związkach homoseksualnych rodzi się więcej dzieci niż w rodzinach zwykłych, czy może wypowiedź pani poseł Senyszyn, że wobec kogoś powinna być stosowana polityka w jedno syna, czyli taka jak w Stanach Zjednoczonych wobec Indian? Wobec Murzynów? Indian. Wobec Indian. No wie pan, jakby to powiedzieć. W Polsce kobiety rządzą, więc nie jest potrzebna żadna polityka afirmacyjna. Rządzi ten, kto ma pieniądze. Większość wydatków poza domem, samochodem, to jednak podejmują kobiety. I chcę tutaj z całą mocą podkreślić, że nie celem gospodarki nie jest oczywiście produkcja, tylko konsumpcja. Po to produkujemy, żeby tam było co jeść, prawda, i tak dalej. I największymi najlepszymi działaczami na polu gospodarki są kobiety. Nie te, które pracują tam, przesuwają tam skrzynki w Biedronce, czy wypełniają jakieś tam sprawozdania i żółkną od tego,
tylko te kobiety, gospodynie domowe, które chodzą od sklepu do sklepu, szukając najlepszego i najtańszego towaru. Te kobiety zmuszają producentów do robienia dobrych i tanich towarów. Te kobiety są cichymi bohaterkami, bohaterkami naszej gospodarki. I tym kobietom trzeba złożyć hołd za ich cierpliwość, wytrwałość, jako one jednak starają się znaleźć ten najlepszy i najtańszy produkt. Bo ja nie wierzę urzędnikom unijnym, którzy nam zakazują siadłego mleka. Ja wierzę, że kobiety umieją, czy to na rynku, czy w sklepiku, znaleźć dobry i tani towar i nie jest im do tego potrzebny certyfikat Unii Europejskiej. One się na tym po prostu znają. To są fachowczynie, prawda? I trzeba tym kobietom wierzyć. Ale teraz mam pytanie, więc jak słyszałem z mediów, to byłam przeciwnikiem demokracji, więc jak system pan prowadzi w Polsce do demokracji? Demokracja się zdarza bardzo rzadko w historii ludzkości. Kończy się zawsze tragicznie. Czy to będą Ateny, które no, przegrały kompromitująco wojnę z Macedonią, już potężniejsze, bogatsze, ludniejsze. No ale przywódcy wszystkich krajów byli w kieszeni u króla Filipa. Prawda? Podobnie są pierwsza Rzeczpospolita, która była potężnym państwem. Prawda? Że w końcu to były dwa potężne królestwa, które niestety zniszczono i przerobiono na pierwszą Rzeczpospolitą. Prawda? I upadła w korupcji, głupocie nieprawdopodobnej, no ale przywódcy wszystkich partii byli w kieszeni u obcych ambasadorów. Nawet król brał pieniądze od co najmniej rosyjskiego, a być może od innych. Tylko. Tylko widzisz pan, co może istnieć? Może istnieć monarchia. 99% historii ludzkości są monarchii. Może istnieć republika. Jaka jest różnica między republiką a monarchią, a demokracją, bo to ludzie często się mylą. Otóż często jest tak, że prawo wymaga czegoś, a lud chce czegoś innego. Otóż w demokracji wykonuje się wolę ludu, a w republice wykonuje się prawo. To jest ta różnica między republiką a demokracją. Może być dyktatura, jest cała kupa różnych ustrojów. Demokracja się naprawdę trafia rzadko. Żyjemy w dziwnym okresie historycznym, gdzie jest pełno demokracji, chyba dlaczego? Bo nie mamy żadnych problemów. Jeżeli statek se płynie, ocean jest gładki, żadnych raf na horyzoncie, ładownia pełna, kasa okrętowa pełna, pogoda śliczna i wypadnie za burtę kapitan, to można wprowadzić demokrację. Głosujemy, prawda, jak płynąć, prawda, nic się nie stanie. Mogą głosować maszyniści, mogą głosować pasażerki, nic się nie stanie. Dzieci mogą głosować i nic się nie stanie. Jak tylko się pojawiają trudności, natychmiast kończy się demokracja. Kobiety chowają się za plecy mężczyzn, mówią, panowie, róbcie coś. Panowie natychmiast mówią, niech rządzi pierwszy oficer. Prawda? I natychmiast kończy zabawa w demokracji. Ja w tej chwili nie mam żadnych poważnych problemów, no to mamy demokrację. Ale tylko na temat. No wie pan, to będzie się pan omijająca, a idę do wyboru, a ja chciałbym wyborca. To powiedziałem. Do wyboru mamy monarchię, republikę albo dyktaturę. Arystoteles na ten temat się powiedział w ten sposób, że na ogół jak się jest taka ochlokracja, czyli rządy motłochu, co jest w tej chwili, to potem się pojawia z reguły jakiś dyktator, w ogólnej radości obejmuje władzę i jeżeli jest dobry, mianuje się królem i zaczyna się nowy cykl historyczny. Czy tak będzie? Zobaczymy. Mam pytanie co do systemu więziennictwa w pańskiej Polsce. Słuchałem sporo wywiadów, ale nie usłyszałem nic na ten temat. Czy sprywatyzowałby to pan? Jest w internecie sprzed dwóch dni mój wywiad, moja dyskusja na temat więziennictwa. Więzienia powinny przede wszystkim być prywatne i więźniowie prowadzą, powinni w nich pracować. Prawda? Są różne metody. Amerykanie mieli metodę liberalną na zasadzie każdy jest kowalem swojego losu. Czyli wkładali delikwenta do beczki w wysokości 4 metry, na dole stawiali pompę, prawda, i zaczynali dać wodę. Jak nie chciał pracować, no to był wrzucali takie beczki i musiał pompować, bo jak nie, to się utopił. Prawda? I to była metoda liberalna. Natomiast pan Łukaszenka stosuje metodę trochę nieuczciwą, mianowicie jak ktoś nie chce pracować, to dostaje czarną kawę niesłodzoną i czarny chleb, a jak pracuje, to może sobie kupić obiad w restauracji. Jakoś wszyscy pracują. Wie pan. Panie Przewodniczący, chciałbym pana zapytać o te wcześniejsze podatki,
pod państwem, cywilizacja, czy zwane państwo, bo cywilizacja istnieje państwo, musi wprowadzać podatki, szkolnictwo, choćby służbę zdrowia. Stąd ci ludzie by wzięli na przykład na podstawowe szkoły. A kapitaliści nie będą skłonni tym ludziom płacić. Zasada kapitału jest taka. Dla mnie ryczuru i tyle. A ja bym chciał, żeby to było wspaniałe, ale to kilka pięć. Że to będzie podatku, bo nie będą płacić po 10 tysięcy ludzi. Ludzie będą mieli na szkoły, na służbę zdrowia. Jak pana słuchał, to to wasza mójca słucha. Pana, ja mam do pana pytanie. Dlaczego 100 lat temu w cerkwie Zobowiązanową robotnik, robotnik niekoniecznie wysoko kwalifikowany mógł utrzymać żonę i pięcioro dzieci, a dzisiaj nie może? Ale to były warunki, które pana dlatego, które pan... Pan popełnia błąd prezentyzmu. Ale które pan, nie pan zda sobie sprawę, że przez 100 lat ludzkość to i owo naprodukowała. Na przykład 100 lat temu z jednego ziarna pszenicy rodziło się 12 ziaren, a dzisiaj rodzi się 63. Więc jest to, jak pan widzi. A mimo to ludzie są bardziej niezadowoleni niż wtedy. Prawda? I to jest... Są bardziej świadomi, bardziej dyrektywni, bardziej uczącej. Słucham? Bardziej uczącej. Proszę pana, ja panu coś powiem. Właśnie czytałem książkę, do poduszki i to było, facet pisał w wpływie telewizji, że dzięki telewizji wiemy o wiele więcej. Otóż proszę pana, ja 40 lat temu za komuny, gdzie była cenzura, więcej wiedziałem o tym, co się dzieje w Rumunii, niż wiem teraz. Czy w Bułgarii. Mimo, że jest telewizja, internet i tak dalej, ale wtedy wiedziałem więcej. Widzi pan? Nie mieliśmy zalewu informacji, ale za to mieliśmy ważne informacje. A dzisiaj mamy zalew informacji kompletnie zbędnych. 4/5 informacji to jest to. Katastrofa ktoś tam, wypadek coś tam, epidemia coś tam, prawda? I to są główne informacje. Ale proszę, ale teraz wracając do pana pytania. Pan wraca 15%, a nie 30%. Wracając do pana pytania. Niech pan sobie zrozumie, na tablicy, jedną prostą rzecz. W tej chwili utrzymujemy szkołę, a może według swojego zdrowia, utrzymujemy lekarzy, pielęgniarki oraz Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wydziały Zdrowia w województwie, Wydziały Zdrowia w powiecie i nawet nie wiem, czy nie ma Wydziału Zdrowia w gminie. My to wszystko utrzymujemy i nas stać. To pan myśli, że nie byłoby nas stać na utrzymanie samych lekarzy i pielęgniarek bez tej całej bandy? A to by mogło płacić lekarzy. Nie pan zrozumie, skoro teraz nas stać na utrzymanie wszystkich. Proszę pana, minimalna płaca oczywiście panu przeszkadza, a nie pomaga. Czy pan zauważył na przykład, że nie ma minimalnej płacy dla tokarza? Ale nie słyszałem jeszcze o tokarzu, który zarabiałby mniej niż 2000. Mimo, że nie ma minimalnej płacy, prawda? Nie ma. A pan wie, że w okresie międzywojennym u nas fachowcy zarabiali lepiej jak Niemcy? Proszę pana, nie wiem dlaczego zarabiali lepiej jak Niemcy, natomiast wiem jedno, że nie tylko musimy utrzymać ten czapel, ale jeszcze w tym szpitalu musi być kilku ludzi, którzy nic innego nie robią, tylko jeżdżą do ministerstwa, do NFZ, wypełniają papierki i tak dalej, czyli są pasożyty. Gdyby ich nie było, byłoby wielokrotnie taniej. Czy pan wie, że dzięki działalności Departamentu, Departament Polityki Lekowej, jest w Ministerstwie Zdrowia, Departament Polityki Lekowej i obiecuję państwu solidnie, że jeżeli ja będę rządził, to pierwszą rzeczą, no jedną z pierwszych rzeczy, będzie zamknięcie w całości tego departamentu, od dyrektora departamentu po sprzątaczkę, bo tam się dzieją skandale. Czy państwo wiedzą, że lekarstwa w Polsce są 6 razy droższe niż na świecie? 6 razy droższe. Przez tych sukinsynów, którzy siedzą w Departamencie Polityki Lekowej. Rozumie pan? To jest jedno źródło korupcji. Rozumie pan? I pan jeszcze mówi, że jest dobre. Oczywiście kosztują 6 razy drożej, a płatę 30%, nie? Także
płacimy tylko dwa razy drożej, tak? No. Takie jest to oszustwo. Proszę pana, i pan myśli, że sobie nie damy rady? Czy pan zdaje sobie sprawę, że nie było państwowej opieki zdrowotnej, nie było państwowych emerytur, a przyrost naturalny był dwa razy wyższy niż teraz, w XIX wieku, tak czy nie? No. I ludzie z głodu nie umierali na ulicach, mimo że z jednego ziarna, powtarzam, rodziło się kilka czy kilkanaście ziaren, a nie 63. Była redukcja, no tak pogodnie cały czas było przecież, czy był bułka redukcyjny, czy była atakowana ta rodzina. Rodzina była wielką wartością. No otóż to właśnie. Jeżeli państwo się odpieprzy od rodziny, to rodzina stanie się wielką wartością. Jak państwo nie będzie rodzinie pomagało, to natychmiast ludzie będą się musieli zwrócić do stryja, do wuja o pomoc i rodzina znowu zacznie się odtwarzać, prawda? Właśnie, bo jak państwo pomaga, państwo wyręcza nas we wszystkim. I ludzie uważają tak, nie trzeba się ojcem zajmować, starym, bo po co, skoro są domy starców, tak? Dlaczego tak mówią? Bo istnieją domy starców, prawda, państwowe. Państwo wyręcza nas we wszystkim, to państwo opiekuńcze, i zanikają normalne więzi rodziny. Właśnie przez to działania państwa, oczywiście pan ma rację. Proszę bardzo, następne pytanie. Czy nie należałoby zmienić ordynacji wyborczej w ten sposób, żeby było ograniczenie do dwóch kadencji maksymalnie, żeby poseł zasiadać? Bo niektórzy się robi 27 lat, no i ciekaw jestem, kogo oni prezentują i co. Albo takie przykłady, jak na przykład pani Rostkowska czy pan Kamiński, że w ciągu pół roku zmieniają trzy partie, to o czym my mówimy? Dla kogo ten poseł jest i kogo imieniem występuje i kogo on reprezentuje? Pani Gruzik-Rostkowska to zachowała się tak, jak panienka spod latarni, nie ubliżając tej panience. Pan przesadza, te partie się po prostu niczym od siebie nie różnią. Więc mogą zmieniać te partie z jednej na drugie, z drugą na trzecią i nie zmieniając ani na jodę swoich poglądów. Te partie mówią dokładnie to samo. Wie pan, co mówią te partie? To, co poprzedniego dnia wyczytają w sondażach opinii publicznej, co ludzie chcą usłyszeć. Te partie nie mają żadnego realnego programu. Jest to bełkot. Kto sobie przeczyta program PiS-u na przykład, czy program PO, to jest bełkot, który nie ma oczywiście nic wspólnego z rzeczywistością. Natomiast jeżeli pan mówi o ograniczeniu kadencji, wie pan, ja nie jestem demokratą. Absolutnie. Ale jeżeli jesteśmy w demokracji, to trzeba sobie ograniczyć demokrację. Jak ludzie chcą go wybrać, to niego wybierają. No. Ja sądzę, że w tej chwili nie ma żadnego wyboru. Dlaczego? No jest wybór, no może można skreślić. To jest Kaczyński, a ludzie nie mają żadnego wyboru. Ale dlaczego? Ale przecież mógł pan zawsze głosować na UPR czy Ugestowej Prawicy. Dlaczego pan nie głosował, bo głosował pan na tych samych? Trzeba było głosować na kogo innego. Ja mam wybór. Ludzie mówią, że dla mnie zdumiewające rzeczy. Ludzie na pewno mówią tak. Ludzie mówią tak. W tej Warszawie na wiejskiej siedzi banda durniów i złodziei. To jest świetna prawda. Ale w następnym zdaniu mówią, niech się Sejm wreszcie zajmie tym i tym. To co chcecie, żeby ta banda durnych i złodziei zajęła się gospodarką? To już niech się zajmą walką z wulkanami na ziemi Magellana. To przynajmniej będzie, przynajmniej specjalnie w Polsce nie zaszkodzi. No, trzeba to sobie jasno powiedzieć, prawda? Ale przecież podam się raz, naprawdę nie ma obowiązku na tego posła po raz drugi głosować, tylko widzi pan. To może jego sposób, 70% obywateli polskich, jak okazały badania, nie jest w stanie zrozumieć treści rozkładu jazdy autobusów na przystanku. Ci ludzie głosują w wyborach. I dlatego właśnie tym właścicielom niewolników tak zależy na tym, żeby była demokracja, bo mając telewizję, tych głupich ludzi namówią do głosowania na siebie. Prawda? Tak samo im bardzo zależy był parytet, bo kobiety z natury rzeczy lubią, żeby się ktoś nimi opiekował. To jest naturalne u kobiet, głęboko osadzone biologicznie. Z czym będą głosowały za państwem opiekuńczym, a nie za państwem takim jak było w XIX wieku, europejskim. Tylko będą głosowały państwem opiekuńczym. Ja byłem na spotkaniu na tygodnie temu. A kobieta mówi, no przecież dobrze, że państwo każe mi zapinać pasy w samochodzie, bo to świadczy, że państwo mnie kocha, że ono się mną opiekuje. To jest typowe dla kobiety, nie? Ona lubi, że ktoś się nie opiekuje. Ja tego nie znoszę, że ktoś się mną opiekował, prawda? Od razu jestem nastawiony wrogą. Jak mówił Milton Friedman, guru liberałów, prawda? Jak ktoś chce ci pomóc, bierz nogi, zapas i uciekaj. Bo na pewno chce cię oszukać. Zresztą, nawiasem mówiąc, sądząc po poziomie reklam proszków do
do prania, no to niektórych ludzi bardzo łatwo można szukać. Facet, który ukradł za 97 groszy, dostał 40 dni aresztu. A poseł był w burdelu całą noc, nie zapłacił i nic nie dostał za to. No, jak nie zapłacił, to się z niego ściągnie i koniec, jest z czego ściągać. Nie, takie rzeczy są akurat najważniejsze i szczerze mówiąc, interes burdelu mnie szczególnie nie interesuje. Ale mam nadzieję, że ściągnie należność oczywiście, bo kobiety pracy powinny swoje pieniądze dostać, nie? Ale z drugiej strony tym się nie najbardziej przejmuję. Są gorsze sprawy, proszę pana. Znacznie gorsze. Znacznie gorsze. Tam znikają miliardy. A pan mówi tam o rachunku burdelu. Proszę bardzo. Na jednym ze spotkań odpowiadał pan na pytania i padło pytanie właśnie o dostęp do broni i odpowiedział pan, że granicą dostępu do broni dla obywateli powinny być karabin z setką naboju. Czy to należy brać dosłownie, czy to... No smijmy, że pan nigdy... Technika, czy mówi sobie technika idzie naprzód. Z całą pewnością nie pozwolimy na prywatną produkcję bomb atomowych, prawda? Tak daleko nasz liberalizm nie idzie. Nie idzie. No tak, ale tutaj mamy to jak pani Zonie, że można, ludzie mogą między sobą obracać powiedzmy bronią i nie ma wcale określenia, czy mogą mieć 5 karabinów, czy... Może. W Arizonie na jednego mieszkańca składa 2,5 sztuki legalnej i Bóg wie ile nielegalnej, bo nikt tego nie sprawdza, tak naprawdę. Tak naprawdę. Nie ma takiej granicy, że... Ale ciekawa sprawa. W Arizonie praktycznie nie ma żadnych napadów bronią w ręku. A w stanie Nowy Jork, gdzie jest absolutny zakaz posiadania broni, jest co 20 minut napad z bronią w ręku, prawda? Dlaczego? Bo bandyta wie, że nikt inny nie ma broni. A w takiej Arizonie, on wie, że jak wyjmie spluwę, to co drugi przechodzi na ulicy też ma spluwę, prawda? I to zastrzeli po prostu niezwyczajnie. W związku z tym to działa. Ale powiem taką ciekawostkę. Rok temu, niecały, zdarzyła się historia chyba w Alabamie albo w Missouri, już nie pamiętam. Gdzie kobieta wróciła z pogrzebu męża, została sama z dzieckiem i jakiś facet wykorzystując okazję, prawda, postanowił się tam z bronią w ręku włamać do jej domu. Tak powinno być, prawda? Obywatele muszą pamiętać, że Colt jest wielkim wyrównywaczem szans. Mężczyzna słaby, mając broń, może się bronić przed silnym. Kobieta, mając broń, może się bronić przed mężczyzną. Także broń jest bardzo silnym atrybutem dla ludzi słabych. I lewica powinna w zasadzie bronić, ale ponieważ ona chce narobić niewolników, no to oczywiście broni nam nie daje. Jeszcze pytanie jedno. Dlaczego mimo 70 lat po wojnie Polacy nie doczekali się jeszcze pomnika obozu KR Warszawa, gdzie zginęło 200 tysięcy Polaków? I pan to potwierdził, mam uchwałę Sejmu, gdzie to potwierdziło, a szukam świadków i tych, kto się tym zajmuje, już nie żyje. To są prawdziwe raporty, które były miały być uczone w szkole. A powstała książka, na której jest fałszowany baner. Sam fakt, że był taki obóz KR Warszawa, gdzie 200 tysięcy zakazowano ofiar i nikt o tym nie chce mówić. W Sejmie pisałem o tym, byłem w Sejmie, nikt nie chce na ten temat rozmawiać. Wie pan, jest uchwała Sejmu. Podejrzewam, że na przykład PiS takie rzeczy podnosi. Nie? No ale wie pan, mamy tyle tych pomników do wybudowania. Ale to jest, wiecie, w ogóle nie mówią o tym obozie, nikt nie wie. W Warszawie też szukają. Świat nie wie o obozie, w którym 200 tysięcy wykazowano. Szczerze mówiąc, ja jestem warszawiakiem. Też o tym wiem bardzo mało. Ale to potwierdził Sejm, nie słuchała Sejmu. Wybudować pomnik uczci, czyli to jest potwierdzone przez Sejm. Ta pani, która 30 lat pracowała w IPN-ie, jej szukały. Dwa tygodnie leżała w wannie, właśnie pamięta, dokumenty zginęły. Ja nikt o tym nie informował, ale to ja nie wiem. Wiem, czytałem, ale wiem, nie bardzo widzę, kto miałby interes w blokowaniu tej informacji. No kto miał? No tam mordowano dalej po wojnie Polaków, tam był obóz NKWD, dalej mordowano patriotów polskich, dlatego coraz... Dziwi mi się, dlaczego jest mało autorytetów, mało jest patriotów, bo cały czas są mordowani jeszcze do tej pory. Bo kogo szuka? Po wojnie, to nie pamiętam. Do 56, ja mam dokumenty, to są dokumenty, tak. I tu jest, w tym też jest dokument. To, jest... to, że mordowano ludzi do 56 roku, to doskonale wszyscy wiemy, prawda? Ja te czasy pamiętam, nie? Ja pamiętam, jak moi rodzice, jak był... Wtedy jeszcze były takie czasy, że roznoszono mleko do domów i jak rano dzwonił dzwonek, to nigdy nie było wiadomo, czy jest mleczarz, prawda, czy już po człowieka przyszli. No, takie były czasy. To jest fakt. No chodzi o sam fakt, że taki obóz był i gdzie mordowano cię? 200 tysięcy Polaków wymordowano. Szczerze mówiąc, nie ma szczególnego znaczenia. Potwierdzone wszystko jest. Niemcy przyjechali, kiedy chcieli kwiaty włożyć pod pomnik, bo sami przyznały się prokuratura. Się okazało, że pomnika nie ma. Zawieźli do palmy.
to jest pili, no wszystkie kraje dbają o swoje, o swoją narodę. Jeżeli nie dbamy o swoją przeszłość, to nie wiem, czy jesteśmy w przyszłości. No tak, to wie pan, mamy tych pamięci pomordowanych, mamy całą kupę, no i być może, ja się tym nie zajmuję w ogóle, gdyby pana zupełnie, szczerze mówiąc. To już ten temat zakończę, jeszcze tylko jedno tylko powiem odnośnie tego niewolnika, czyli mówił pan o tym filmie właśnie Folwark Zwierzęcy, no to właśnie, czy nie jest tak, że chcą nam wyhodować, że idealny niewolnik to jest taki, który nie wie, że jest niewolony. I tam w tym folwarku był dobry ten koń, nie wiem, jak się odbył ten koń. Tak. Ciężko pracował, oczywiście. I w końcu go oddali do życia. Nawet nie wiedział, że jest niewolony. Oczywiście, większość ludzi w Polsce jest niewolnikami i nie zdaje sobie sprawy z tego, że są niewolnikami. O to chodzi, ma pan rację. Ja mam króciutkie pytanie, ale myślę, że istotne. Mianowicie Ruch Narodowy. Bardziej właśnie sprzymierzeńcy czy wrogowy? Znaczy, w Ruchu Narodowym były zawsze dwie tendencje. Jedna taka jak w przedwojennym Stronnictwie Narodowym, czyli jak Dmowski, Rybarski, Heidel, co tam jeszcze, Taylor przede wszystkim. I ci ludzie mogli być w Ruchu Nowej Prawicy bez większej trudności. I był ruch ONR-y się, wyłamały się ze Stronnictwa Narodowego. Były bardzo wrogie Stronnictwa Narodowego, to byli nam dobrze zjedliści. I my czekamy, aż wreszcie ten Ruch Narodowy się podzieli, już od razu nie czekając. I wtedy z prawicą ruchu będziemy rozmawiali, natomiast no, z narodowymi socjalistami, to zobaczy pan, ale nie chcemy rozmawiać. Były na przykład w UPR-ze, tak? Tak, no UPR tam z kim się łączy, tam taka dziwna sytuacja, ja w ogóle się nie orientuję tak naprawdę. Wiem, że na przykład w Młodzież Wszechpolska była bardziej lewicowa, w sensie Holokera wynika, że w odrzuceniu Winnickiego są nie tylko narodowi socjaliści, ale narodowi komuniści, prawda? Tak mówi Holoker, przecież przywódca ONR-u. Potem widzę, że Młodzież Wszechpolska z Krakowa się łączy z partią Gowina. Zupełnie nie orientuję się w tych układach. Wie pan, i szczerze mówiąc, czekam, aż to się wszystko wyklaruje. No bo nie może powstać partia, która ma zupełnie sprzeczne pojęcia na temat gospodarki i nie tylko gospodarki. Jedno jest pewne, na pewno są eurosceptykami, tak jak tak, KNP. Tak. Z całą pewnością w sprawach Unii Europejskiej, to akurat nawet z narodowymi socjalistami. Będziemy mówili jednym głosem, no bo akurat w tej sprawie jesteśmy przeciwko, tak. Przepraszam, znaczy ludzie mają podobne postulaty, prawda, czyli to podobne dążenia, to jeżeli chodzi o jakby stosunek polityczny, szczególnie w tych wyborach, no nie oszukujmy się, to jest konkurencja, prawda? To jest jakby nasz, tylko konkurencja polityczna. I też się zastanawiam, bo jest też oczywistą, że w Ruchu Narodowym jest cała kupa agentury i zastanawia mnie właśnie, czy takie forowanie tego ruchu teraz to nie jest jakieś takie działanie, żeby prawicę osłabić. No, trudno mi powiedzieć, nie chcę nikogo oskarżać, personalnie. Takie podejrzenia u nas poparcie latają. A czy pan nie sądzi, czy należałoby zjednoczyć prawicę, nawet chociażby to, która jest poza PiS-em? No tak, ale widzi pan, to jest tak. Jeżeli my byśmy poszli razem z Gowinem, to połowa naszych wyborców poszłaby głosować na Ruch Narodowy. Gdybyśmy poszli razem z Ruchem Narodowym, to połowa naszych wyborców poszłaby głosować na Gowina. Gdyby Gowin poszedł z nami, to 3/4 jego wyborców nie chcą głosować na tego wariata Gowina, muszą głosować na PO albo na PiS, albo by została w domu. Niestety jesteśmy skazani na to, że w tych wyborach, które nie są powiedzmy są najważniejsze, prawda, dla Polski, że w tych wyborach jest pokazany na pokaz siły. Kto z prawicy będzie najsilniejszy, ten wokół siebie zjednoczy prawicę. I chcemy być tym najsilniejszym. Ale to jednocześnie osłabia wszystkie te małe partie, bo te partie nie potrafią przekroczyć tego progu wyborczego. Ale powiedziałem panu jeszcze raz. Ja wiem, ale my w tej chwili jesteśmy w tej chwili w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy w sondażach od 4 do 5,8%, co przy frekwencji 24% gwarantuje nam praktycznie 8% wyborów. A dla nas jest niesłychanie ważne, żeby przebić ten próg 5%, żeby nie było tego, że to jest zmarnowany głos na nas. Dlatego też tak nam zależy, żeby te 8% co najmniej przebić. To mam jeszcze jedno pytanie. Czy pan sądzi, że NATO jest w stanie nas obronić? Bo ja pamiętam, to było na początku, no to był nas przemian, czyli początek lat 90. Sądziłem, że to jest kabaret. Nie znałem tego pana, pokazywał pan Żywinowski mapę Polski i mówił tak, jak? Bo nasi tam zaczęli tabelką machać. Jeżeli, mówi, Polaczki będą skakać, to zrobimy z Niemcami granicę na Wiśle i będzie spokój.
okazuje się, że to jest całkowicie realne. I sądzę, że w tej chwili mamy takie gwarancje, jak wybierz wymarły 1938-1939 rok. Bo gdyby Putin powiedział, że granica będzie na Wiśle z Niemcami, to sądzę, że ani Ameryka, ani Anglia, ani Francja, ani nikt nie kiwnąłby palcem, nawet nie wiem, czy piątkę protestacyjną w ciągu pół roku wysłać. Proszę bardzo. Dziękuję. Zacznijmy od, bo to jest poważna sprawa. Po pierwsze, w tej chwili nic nam nie grozi. W tej chwili nic nam nie grozi. Poza oczywiście wojną, którą wywołają te państwa, no ale to tu będziemy napastnikiem, a nie stroną napadającą, na którą się napada. Po drugie, NATO niczego nie gwarantuje. Artykuł 6 NATO, albo 6 mówi wyraźnie, że NATO działa, jeżeli zostanie zaatakowane państwo na północ od Iraka, prawda? Wydziane są Morze Śródziemne i wtedy użyje stosownych środków, nie wykluczając użycia sił zbrojnych. Z czego wynika, że nie musi użyć sił zbrojnych, prawda? Może zgłosić notę protestacyjną. Po trzecie, no dlatego właśnie bardzo mi zależy, żeby nie być między Rosją a Niemcami i dlatego bardzo mi zależy, żeby istniała niepodległa Ukraina. To jest bardzo ważne dla Polski, niepodległa Ukraina. I jeżeli pan Żyrynowski proponuje Polsce rozbiór Ukrainy, no to przepraszam, ale to trzeba odrzucić w ogóle bez jakiejkolwiek dyskusji, bo ja bardzo lubię Rosję, ale tym bardziej lubię Rosję, im dalej jest od moich granic, prawda? I wolę ją lubić na odległość. Amerykę lubię jeszcze bardziej, bo jest jeszcze dalej, prawda? Chiny lubię jeszcze bardziej, bo jest jeszcze dalej. W Karpowem pan grał w szachy. Co? W szachy pan grał w Karpowem. Grałem. I proszę państwa, no ja nawet wygrywałem na tymi zagadkami w Rosji. I proszę państwa, także to w tej chwili ja podaram nic nie grozi. Ale to się może zmienić w każdej chwili. Ale to się może. Natomiast cośmy zrobili w tej chwili na Ukrainie. Ale takie gwarancje były. Zainstalowaliśmy, proszę pana, agentów niemieckich na Ukrainie z polską, to bardzo ważną pomocą. Utworzono rząd złożony z banderowców, którzy Polski nienawidzą, w dodatku agentów niemieckich. Pan sobie muszą zdać sprawę z tego, że Niemcy zawsze hodowały banderowców, czy to była Republika Weimarska, czy to była III Rzesza, czy to RFN. Banderowcy siedzieli w Niemczech, chowani jako bat na Polskę, żeby tam od drugiej strony zaatakować. I w tej chwili zainstalowano. Przecież oni nie ukrywają. Pan Arseniusz Jaceniuk przecież zupełnie jawnie jeździł do Niemiec po pieniądze i po porady. Pani Tymoszenko gdzie pojechała się leczyć? Do Niemiec. Prawda? Pan Kłyczko, Witalii Kłyczko. Jego brat w ogóle jest obywatelem RSZ, prawda? On ma tylko prawo pobytu w tych Niemczech. Tak to wszystko jest niemiecka agentura, w dodatku agentura będąca nienawidzącymi Polskę banderowcami. Jest skandalem, bo to robi pan Tusk, to jest po prostu partia niemiecka, to trzeba powiedzieć jasno, prawda? To robi pan Tusk, no to jest to zrozumiałe. Ale to, że pojechał tam pan Kaczyński, to dowodzi, że po raz kolejny jest to zdrajca, tak samo jak podpisał traktat lizboński, prawda, i głosował za. Tak samo pojechał wiernie jak piesek realizować politykę dyktowaną z naszych domów. Jak to się, że minister obrony Sikorski ma podwójne morderstwo? Polskie i angielskie. Już nie ma, ale był. Ale był poddany królowej. Ale to nie jest, wie pan, to brytyjskie poddaństwo to mi specjalnie nawet nie przeszkadza, trzeba powiedzieć. To akurat nie jest najgorzej. Zwracam panu uwagę, że ten marszałek książę Józef Poniatowski był obywatelem Francji. Dobrze, dziękujemy panie. I jednocześnie poddany Austriacom. Także spokojnie, proszę się nie denerwować. Ważne jest, co ten człowiek robi. Jeżeli pan chce oceniać pana Sikorskiego, to ja panu proponuję, że pan zagrał do WikiLeaks. I WikiLeaks się okazuje, że pan Sikorski prywatnie mówi zupełnie co innego. No właśnie. On sobie zdaje sprawę z tego, tylko nie można o nich mówić publicznie.
To w jakim właśnie kraju żyjemy? To żyjemy w takim kraju, kurczę, niewolnikini. Jesteśmy kolonią, kolonią, jesteśmy bardzo niepodległi. Autonomiczną, a w naszym kraju Unii Europejskiej. I dlatego mówię, musimy zniszczyć Unię Europejską, gdzie my was zauważymy.